Rekrutacja. Moduł rekrutacja pozwala na obsłużenie procesu rekrutacji od przygotowania oferty poprzez przyjmowanie aplikacji i ocenę kandydatów, aż do zatrudnienia nowego pracownika. Zalogujmy się teraz na kierownika, aby dodać nową ofertę pracy. Aby dodać wakat, należy w menu bocznym wybrać zakładkę Rekrutacja – Wakaty. Wejdziemy teraz do wstępnie przygotowanego wakatu. Na zakładce Ogólne określamy stanowisko, miejsce pracy, ilość pracowników, jakiej poszukujemy oraz w jakim okresie będzie obowiązywać oferta. W tym miejscu decydujemy również, jaki model rekrutacji zostanie zastosowany dla wprowadzonego wakatu. Rekrutacja wewnętrzna. Wówczas wakat pojawi się dla pracowników naszego przedsiębiorstwa w zakładce Intranet. W przypadku zaznaczenia opcji Rekrutacja zewnętrzna, dodana przez nas oferta pracy będzie dostępna również dla osób spoza naszego przedsiębiorstwa. Użytkownik może również zaznaczyć oba modele rekrutacji jednocześnie. Przechodzimy na zakładkę Ogłoszenie. Przygotowujemy tutaj wygląd oferty, jaka pojawi się na stronie www. Możemy uzupełnić formularz złożony z 4 sekcji lub wykorzystać bardziej zaawansowany szablon w formie HTML. Na zakładce Konfiguracja definiujemy, czy kandydat będzie mógł wprowadzić swoje preferencje. Brak ustawień oznacza, że takie informacje nie będą nam potrzebne. Z tego poziomu możemy również wprowadzić własne kryterium oceny aplikacji. Utworzony wakat możemy przekazać do zatwierdzenia. Kierownik, na którego jesteśmy zalogowani, ma również możliwość zatwierdzenia wakatu, cofnięcia do ponownego procesowania i edycji. Zaznaczamy kafelek z nowym wakatem i zatwierdzamy go. Od tego momentu ogłoszenie zostaje opublikowane. Przycisk Otwórz stronę z ofertami pracy przenosi użytkownika do strony, na której publikowane są zatwierdzone wakaty. Wygląd tej strony także może być konfigurowany. Dla osoby zalogowanej do aplikacji jest możliwe przełączenie widoku w tryb edycji. Funkcja ta jest oparta na specjalnym uprawnieniu. Z tego poziomu użytkownik niebędący pracownikiem danej firmy może zgłosić swoją kandydaturę na konkretne stanowisko. Tutaj można skorzystać ze strony internetowej tworzonej w aplikacji Komar HRM, którą można podlinkować, np. na stronie firmowej pod zakładką Kariera. Wybierzemy stanowisko, na które chce kandydować osoba przeglądająca oferty na naszej stronie. Aby aplikować na konkretne stanowisko, klikamy kafelek z ofertą i wybieramy opcję Aplikuj. Wypełniamy wymagane pola, załączamy plik z CV oraz zaznaczamy parametr dotyczący zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych na potrzeby procesu rekrutacji. Kierownik po ponownym zalogowaniu się do aplikacji w menu Rekrutacja – Aplikacje może zobaczyć aplikację na konkretne stanowiska. Aby przeglądnąć kandydaturę, należy wejść do aplikacji do środka. Z tego poziomu możemy pobrać plik z CV oraz ocenić aplikację wraz ze stosownym komentarzem do niej. Wybieramy opcję Przekaż do zatwierdzenia. W kolejnym kroku możemy zatwierdzić ją, cofnąć do ponownego procesowania, zatwierdzić z jednoczesnym przeniesieniem do kadr. Wybieramy opcję Zatwierdzenia z przeniesieniem do kadr. Po wejściu na listę pracowników w module płacowo-kadrowym systemu ERP możemy zobaczyć, czy nasz kandydat został dodany na liście pracowników. Teraz można już rozpocząć proces uzupełniania szczegółowych danych niezbędnych do zatrudnienia tej osoby. Zalogujemy się teraz na pracownika naszej firmy. Z poziomu zakładki Intranet ma on dostęp do ofert pracy udostępnianych w ramach rekrutacji wewnętrznej w firmie. Proces aplikowania wygląda analogicznie jak w przypadku rekrutacji zewnętrznej.